Zwracam się z prośbą o skierowanie i przyjęcie mnie do ochotniczych chówców pracy w charakterze kierowca mechanik. Zawód ten bardzo mnie interesuje i dlatego pragnę kształcić się w tym kierunku. Proszę o przyjęcie mnie do OHP w Chorzowie. Prośbę swoją motywuję tym, że ukończyłem szkołę podstawową w Nosalewicach w roku szkolnym 1965. Rodzice mi już odumarli, jestem bez opieki. Obecnie mam lat 17 i pragnę wstąpić w szeregi junaków OHP. Ojciec mój pracował w PGR, nas było 5 dzieci. Nie miałem warunków do wykształcenia, a teraz jestem w więcej trudnych warunkach. Mój ojciec zginął śmiercią tragiczną. Chciałbym wyjechać, zdobyć szkołę i zawód. Nie mam warunków do kształcenia się w bliższej szkole zawodowej. Mam 17 lat i ojciec mój nigdzie nie pracuje, a posiada 4 osób na utrzymaniu. W Ochotniczym Chówcu Pracy w Chorzowie przeczytaliśmy wiele takich listów. Przyglądaliśmy się ich nadawcom. Wybraliśmy jednego z nich. Przyjechał parę dni temu. Przyrzekł nam prowadzić dziennik. Będziemy cytować jego fragmenty. Ja się zgodziłem pozapisywać, jak tu jest, chociaż nie bardzo przypuszczam, żebym miał do tego głowę. Co do powodu, to przyjechałem tu, jak również inni, przeważnie z wiosek z powodów różnych. Ja osobiście, bo chciałem na wyższy poziom życia się dostać, jakiś zawód zdobyć i z miastem się zapoznać. Co do początku, to są trudności, znaczy gorzej jest niż myślałem. No więc, kolego Wróbel, niedobre wieści mam o was, mimo że jesteście zaledwie 2 tygodnie. Mam zastrzeżenia konkretne, jeśli chodzi o pracę. Słabo pracujecie, nie nadążacie za kolegami. Chciałbym wiedzieć przyczyny. Nie, bo to jest w porządku, to nie można się przyzwyczaić do tej pracy, bo to jest całkiem inne, ale myślę, że... Dyżurny chówca, słucham. Dobrze, przekażę. Czy w tych trudnościach waszych pomagają wam koledzy? Co dowódca plutonu? Kto jest waszym dowódcą plutonu? Krymarys. Krymarys, tak? No, co wy sądzicie w ogóle o jego dowodzeniu plutonem? No, jest dobrym dowódcą plutonu, nie będę o niego powiedzieć nic. A pomaga wam w tym, żebyście jakoś lepiej pracowali? Czy udziela wam wskazówek, jak trzeba pracować na tej nowej pracy? No, jeszcze dotychczas nie udzielał, ale bo się jeszcze go nie pytałem. Nic. Nie pytaliście, a on sam nie doszedł do was, nie pytał się dlaczego? On co innego mówił, że właśnie próbował was mobilizować do pracy, a wy jakoś niechętnie. Jakaś niezgodność. Jest mi ciężko tutaj, ale o tym nikomu nie będę mówił. 4 rano pobudka i wstawanie, godzina 5 to już wyjeżdżanie do pracy, o 15 powracanie, o 16 wyjazd na kurs zawodowy. Ja do takiego wypełnionego czasu wszystko na komendę nie mam przyzwyczajenia. W domu robiłem, ale nie tak na komendę. Znowu jedzenie albo mieszkanie to lepsze jak w domu. Zygmunt do mnie napisał. Zapytuje, jak mi tu idzie i czy dobrze wybrałem. Myślę, co mu odpisać, bo sam jeszcze nie wiem. Praca jest ciężka i bardzo męcząca. Już raz rozmyślałem, żeby pojechać do domu z powrotem. Dotychczas pracowałem na wiosce u piekarza, tam jest nocna praca i męczące gorąco. Ale tu jeszcze gorzej z powodu ciągłego wiatru i że jest mokro. U piekarza nie robiłem na odkrytym, a tu już 2 razy byłem przeziębiony. Poza tym to jeszcze robimy na akord, a jak jest tak, to więc każdy goni, bo chce zarobić. Nawet jakbym nie chciał, to muszę się starać, bo inni koledzy to by mi spokoju nie dali. Tak od południa to już liczę każde pół godziny, kiedy to się skończy. Zygmunt, tyle gdzieś? Ja tam to mnie od konia je. Szkoda,
miesiąca. Niezupełnie mi to się zgadza z tym, co się spodziewałem przed wyjazdem z Gościc, i to z pracą, i to z kolegami, których nie mam. Naokoło dla mnie jest wszystko obce, jakieś i nieznane. Oni się tu wszyscy długo znają, mają swoje znajomości i swoje tematy. Ja to się nie umiem tak od razu zaprzyjaźniać, bo nie jestem przyzwyczajony do takiej gromady ludzi. To jest moja największa trudność, żeby się zaprzyjaźnić. Od czego uzależnione jest wielkość siły elektromotorycznej? Pierwsze. Od obrotów twornika. Drugie. Od natężenia pola magnetycznego. Trzecie. Od długości uzwojenia na tworniku. A zatem według tej zasady prądnica... Wszyscy powybierali jeden z kursów zawodowych, których jest wiele. Mają dawać państwowe świadectwo ukończenia, a z takim państwowym świadectwem wytwarzają się możliwości. Szkołę to już 5 lat jak ukończyłem, czyli 7 klasę u nas na wiosce, i od tego czasu w ogóle się nie uczyłem. Teraz niektóre rzeczy to mi się w ogóle nie mogą w głowie zmieścić. U nas na wiosce to była całkiem inna szkoła, w ogóle bez żadnego porównania. A tutaj niektórzy koledzy to już byli nawet w technikum, im to łatwiej. Ale ja jednak postanowiłem, żeby wytrzymać. Bez zawodu to dzisiaj sobie nie poradzę, a do poprzedniej pracy, czyli do piekarza, też nie powrócę. Jedyny to by się szwagier śmiał, bo on mi przepowiadał, że nie wytrzymam tego chówca. Tego mu też nie zrobię, choćby nie wiem co. Muszę jakoś wytrzymać, najtrudniej będzie przez pierwszy czas. Teraz poprosiłbym kolegę, tam, wykorzystując ten model tu, proszę wyjaśnić nam, na jakiej zasadzie działa silnik dwusuwowy. Zasada silnika dwusuwowego. No silnik się składa, silnik dwusuwowy to się składa poszczególnych części, pracę to on ma. Nie, z czego on się składa, to inne będzie pytanie, tylko jak on działa? Dlaczego my go nazywamy dwusuwowym? Bo na dwa suwy powstaje jedna praca. Na wstępne to jak ma zasanie, to zasanie jest pod spodem tłoka. Proszę pokazać praktycznie, pod spodem, pokręcić modelem. No pod spodem, teraz będzie pod spodem zasanie, a u góry tak. Będzie sprężanie. Czwarta, piąta. Chwilę, że ja wszystkie ściągnę, a później zamiast się poddać. Walczy do oporu. On musi do generała być. To jest czwarta. Oho, tak od razu? I do budy. Mieszkam tu z takimi, co to jak mówią zęby zjedli. Ja nic nie mam naprzeciw nim ani w ogóle. W pierwszym okresie mojego pobytu tutaj to mi nawet pomagali, kiedy ja nie wiedziałem jak co załatwić albo z Plutonowym, albo u majstra. Tylko że się nie umiem z nimi właśnie pozaprzyjaźnić. Dwóch jest z Lubelskiego, jeden z wioski pod Łęczycą, a jeszcze jeden z olsztyńskiego województwa. Tak, jeżeli chodzi o pracę, to się dobrze trzymamy, każdy jeden drugiemu pomaga i dosyć dobrze jest w ogóle. Ale jak powracamy na hufiec, to oni są zawsze osobno między sobą. Ja się nie myślę pchać czy napraszać. Teraz doszło nam wojsko raz na tydzień. Odstępy jedno od drugiego i poprzednia dwójka się podrywa. Niżej to! Tylko pierwsza dwójka ze skrzydeł leci. Teraz następna dwójka. I wyrównać w czołganie, nie zostawać w tyle.
główka na wprost, oczy wypatrują nieprzyjaciela i karabinek w przodzie. Karabinki stale do przodu prawą ręką. Prawa ręka do przodu, karabinek do przodu idzie. Niżej to, niżej. Stale do przodu już się wypatrują. Jedzie cztery kroki i badał. I następna trójka. Jeszcze. Uwaga, szeregowy Mikiewicz! Raz! Od prawego i lewego, krótkimi skokami, naprzód! Tylko główka podniesiona do góry i obserwuje porę ostrzału i nieprzyjaciela. Niżej to porwanie! Możemy się odpychać! Chłopcy, co już z wojska wyszli, to mówili, że najtrudniej jest wytrzymać na początku. Może to i prawda, tylko żeby nie było tak mokro w tym śniegu, bo ja stale przeziębiony. Dzisiaj, jak żeśmy tej kładki nie mogli pokończyć i kapral się na nas denerwował, to zasadniczo najbardziej to mi pomógł Myszka. Może właśnie z Myszką się uda zaprzyjaźnić. To by było dobrze, gdyby do tego przyszło. Urlopy delegacyjne. Komendancie tego legalnego grunta, gdzie jest wejście. Dobrze, chwileczkę. Krzysztofik, Poliński, Sadała, Kot, Figura, Goliat. Dyżurny głupca, słucham. Stan przytonu. Proszę, idzie nas. Wróbel Franciszek, ty zdaje się masz czwórkę. Następny Wiercigrod, Józef... Ciągle jest wiatr i mokro. Ja jestem więcej od innych nieodporny, przez co dużo tracę, bo dwa razy już byłem na rewirze, a jak tak, to płacą tylko część dniówki. Do domu to nawet o tym nie piszę, bo by się martwili. Na rewirze to tyle dobrego, że mogłem przeczytać na spokojnie dwie różne książki i telewizję całą zobaczyć. Jednak znowu ta część dniówki to mi przepada, a już jak pozostaje, to bym wolał zarobić. Janka to już 3 tygodnie nie pisze. Tak sobie myślę, czy to może z zemsty za te pocztówki imieninowe, co je tu namalowaliśmy. Wczoraj w Chówcu dawali bilety i byłem w teatrze w Katowicach. Pierwszy raz w życiu w teatrze byłem. Nawet to było ciekawe, ale ja najczęściej myślałem o czym innym. Nie wiem, czy to przez moje zmęczenie, albo przez to, że nie rozumiałem wiele z tego, co tam grali. Ale jak jednak pomyślę, to dobrze, że byłem, bo zawsze w głowie coś zostanie. Jak jest trochę wolnego, to idę do Słomy, bo jesteśmy na jednym kursie samochodowym. Teraz na kursie bierzemy trudne tematy. Słuchaj, jak jest zawór, jak się otwiera, to chodzi, tak? Tutaj to kółeczko. Nie, to ważne się. Tu masz tą łaskę zaworową, nie? No, łaska. No i tu jest taki grzybek. A tu jest na górze, rozumiesz, to będzie klawiatura, że tak pochadza. Tak, wiesz? A, to jest. Zawór, otwiera i zamyka zawór. Później dopyka sam zawór, rozumiesz? No już wiem. A, tak to jest. Tu masz fałę krążący, nie? Mamko, marzysz. Tak, fałę krążący, to będą te krzywki, rozumiesz? No powiedzmy tak. Tu masz to... Ten, masz tą sprężynę. Tu masz laskę zaworową, tak? No, a tu jest taki grzybek. Tu wychodzi, nie. Tu wychodzi zaś ta taka dźwigienka, jest, nie? A to są wyjątki, że są zawory, są jeden większy, drugi większy? Ale ja ci mówię, że są zawory jednakowe, nie? Na przykład tam, gdzie my robili, wiesz? Są różne, w silniku i karus to jest jednakowe, ale ci mówię, że w silniku... No, ale dobrze, no to się pytam, się, który zawór musi być większy luz? By no to większy luz powinien być zawsze na tym, na wydechowym, bo on się rozszerza więcej, no, bo jest nagrzewane w polinku. No, piszemy dalej. A było. Dokładnie. D. D7. I G. I D. Za dużo to nie ma uderzenie, bo od C jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. G. D. G. D. Jak ja sadzę G, no nie? I kończymy na G, na D. To ty tylko mi uderz, uderz mi tylko D. Raz, dwa, trzy, B. G.
U mnie w Gościcach chciałem się nauczyć na harmonii, ale nigdy nie było czasu na tę rzecz. Ja się nie znam na muzyce, tak naprawdę to lubię tylko słuchać, jak grają. Sam nie wiem, dlaczego lubię muzykę, zasadniczo bez powodu. Może jeszcze kiedyś będę się mógł nauczyć na jakimś instrumencie. Najlepiej wolałbym na gitarze albo na jakimś innym. Od początku. Od początku. To nie jest. Kolego, od początku. Paluchy mu się wydał. Gdzie Mary? Co się stało? Właśnie wracam z banku. Arlo Trust zbankrutowało. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko straciliśmy. Jest, widać. No, no dobrze, zaraz. Nasyp tu popiął troszkę już. No nie, śmiało. Ulecia, to nami będziecie sobie... Dosyć, dosyć, lekko. Nie, nie o tym. Dobrze. Dosyć. Tu też wychodzi, tylko coś za czarny ten popiół. Ale tu jest krzyżyk. Tylko, że on nie nasmarowuje się tu, żeby umiał ci rozwiać na cały tutaj. No tak, on źle rozbał i źle rozsmarował. Właśnie. Jasiu, pokaż, ja tam znam. Czekaj, ja też zrobię sztukę. Ale to dobrze. Jasiu, oprzałeś sobie kartę. Pranie, stary magik to ci. I chowam kartę do kieszeni, tak. Na przykład. Masz cztery kolory, tak? Tak jest. Jest czerwień, dzwonka, wino i krajc. Jaki kolor wybierasz? Czerwień, wino. Czerwień, wino. Zostało dzwonka i krajc. Który wybierasz? Dzwonka. Z tych dzwonki to jest po każdym po sześć kart. Tak. Z tej jednej karty wybierz jedne. Wybieram walet, dama, król i as. Z tych kart wybierz jeszcze jedną. Jeszcze dwie. Ty dwie sobie wybierz. Walet, dama. Została ci as. As i król. Które wybierasz? As. Za który razem ci go wyciągnąć? Za piątym. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Teraz ma wyjść, tak? As tak. Złączy, tak? Tak. Jest. Dobry jesteś. Dobry jesteś. Czekaj, jak on to zrobił? No pokaż te karty. No pokaż te karty. Czekaj, czekaj, ona to szuka. Ona sama przyda. No zobacz, ty dwie dawy są tu. Musisz się lecieć, człowieku. Nie, nie, ale wiesz co, to był góra leci. Teraz już lepiej mi się spędza z kolegami czas. Po powróceniu na Hufiec przesiadujemy w całej grupie bez żadnego napraszania się. Tak więc przypuszczam, że to już z nimi uległo poprawie. I żeby tylko tak pozostało na dłużej, to byłoby dobrze. No jest. No bo czarować trzeba. No czarować. To. Normalnie dniówki miałeś za niedzielę. A w niedzielę było rozumiem. No, no dobra, a macie nadrobione, to powinni te godziny wpisać wam, nie? Normalnie. No to żeśmy sobie odebrali od 10 do 12. To jest normalnie. Mi się nie rozchodzi o godzinę, tylko żebym wpisali no, przed dniówkę całą, bo do 10 nie napisze. No ale to co to macie nadrobione? Nie wpisać całą dniówkę. A jak nie wpiszą? To nie wpiszę, ale cała dniówka powinna być. Przecież mamy te 2 godziny odrobione. Ale to się nie opłaca, nie opłaca się odbierać na długo. Jasne, że się nie opłaca. Nie, to się nie opłaca w ogóle. Zbyszek, ty pamiętasz tę dziewczynę od Pilarka? Teresa. Gdzie Teresa? Gdzie ona w Solance robiła. Ala czy jak, czy Alina jak i tam gdzie jest. Ta gruba taka, no. Ela. O, czy Ela, widziałem, Alina, mi w głowie Alina siedzi. Bo jak pracowałem u Pilarka, to ja ją codziennie widział, ona z nami nawet robiła. No to też jest przyjemne, dziewczyna Halinka, czy Adela, czy Wanta. Zaraz o tej, boś widział zdjęcia, nie? No zdjęcie, to nie chodzi zdjęcia, no na zdjęcie fajne są, no. No a która ci się lepiej podoba, Halina czy Wanda? Dla mnie Wanda. Dla mnie ta no, Halina, boś nie widział Wandy, nie widziałeś Haliny, tyle co na zdjęciu. To ja cię mówię, że widziałem. Zdjęcia to dużo nie. No co tam ze zdjęć masz?
Zdjęcie to jest, wiesz... To jest zdjęcie. No, ale tak zobaczyć z bliska to całkiem na coś, bo... No, ale Halina przecież nie jest z mojej wioski. Halina to jest przecież siostra szwagra. Śladza. Trzy dni przed 15 pokazuje się lista i Plutonowy mówi, ile każdy dostanie. Ja mam 800-900 zł na czysto po wszystkich odtrąceniach na wyżywienie. Trzeba trochę odłożyć, żeby po wyjściu z wojska mieć te parę groszy. Myślę odkładać 500 na miesiąc, zostanie na kurs 200, a drugie 200 na swoje potrzeby. Po roku dojdzie karta górnika. Dużo spraw ostatnio uległo poprawie na lepsze. Jeżeli chodzi o kolegów, to ich mam, a mianowicie dwóch, Myszka i Czesiek, a może i Gulba, czyli trzech. Jeździmy często do Chorzowa na dojazdy. Teraz wszyscy próbujemy. Prawa, raz, z dwa, raz, z dwa, raz, z dwa. Prawa naprzód, lewa do tyłu, raz, z dwa, raz, z dwa. Z prawej do przodu, z lewej do tyłu i balans. Raz, dwa, trzy, lewą do tyłu, prawą do przodu i lewą do tyłu. Na całej stopie proszę. I mięciutko, do przodu balans i do tyłu balans w miejscu. Bardzo spokojne kroki, dwa. Jeszcze bardziej miękko, miękko, miękko. Raz, z dwa. Cały krok w samej rzeczy opiera się na podeszwie. Raz, z dwa. Przy czym powiedzmy, obcas tylko asystuje, że tak powiem. Raz, z dwa. Tak. I z muzyką prosimy, Jurek. Raz, z dwa. Mięciutko jeszcze raz. Raz, z dwa. Ramiona spokojne, proste ramiona. Nie balansujemy do boku. Raz, z dwa. Raz, z dwa. Proszę rozluźnić kolana, rozluźnić mięśnie kończyn dolnych, ale nie trwać w takim jakimś przysiadzie. Rozluźnić, tylko rozluźnić. Do przodu, do tyłu. Dziękuję bardzo. Prosimy może teraz parami. Panowie, poproście panie. Ci, którzy są sami, tańczą ze sobą, proszę. Prosimy, uwaga. Pary, 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 proszę już. Tam jeden pozostał, Lolek, poproś tam kolegę. I raz, z dwa, raz, z dwa, raz, z dwa. I teraz dużo swobody. Obracamy się za prawym ramieniem, obroty w prawo. I z muzyką raz, z dwa. Prosimy, Jurek. Raz, z dwa. I jeszcze więcej swobody. Bez balansów bocznych. Proszę nie robić balansów. Bardzo miękko tańczymy na całej stopie do przodu i do tyłu. Trzymanie poprawić. Trzymamy się, proszę Państwa, stylu Ameryki Łacińskiej. Jeszcze więcej swobody. Jeszcze więcej swobody. I na całej stopie nie unosić się. Nie unosić się na palec. Pierwszy raz dostałem przepustkę do domu na święta. Jestem ciekaw, co mnie tam spotka, jak to się wszystko odbędzie z tym moim przyjazdem. Krzesiu, pokrzyj, Krzesiu, Krzesiu, chcesz gąbka, chcesz? A jeden dalej zostaje. Ale mnie się dali przez pękało. Wszystkie nie trzymało. Twój mirę tam nie wiem. Trzeba tam było pierwsze niego. A umiem, tak, z niej robił pan zaborca, to do kolejka tego. Bo jutro mogę dziecko zabarać. Idę na ochotnika. Nie wydaje przepity, bo to... Widać co wszystko? Widać, nie, widać. Szczęścia, zdrowia, mi to się wszystko. Dziękuję.
Równo ci życzę, aby się będzie zdrowie powiedzieć. Dziękuję. I tebie tak samo pracę. Diabeł. Ja wiedziałem, że oni będą chcieli wypatrzeć, czy mi się na chówcu źle nie powodzi. To pobrałem z książeczki, tak myślę, że to słuszne było z tymi prezentami. Ojciec także nic nie mówił, ale ja wiem, że zadowolony. Ale ty jest teraz na usenu, zobacz. Co ty Błotki dał? Cukierki, czekolady i ciastka. O, jaki samochód mam. A co mam teraz panu? Jaka ciekawa. Co, nie mam zaglądu? O, jakie piękne łodne. Czy to za to, że się najgorzej uczysz, czy ja nie wiem? O, nie, muszę bym powiedzieć, że się jako nie grzeszą, bo by ci nie Pracuję dalej, tylko że na pracy innej, o wiele lżejszej. Z powodu wiatru oraz opadów na tamtej nie mogłem pozostać. Jeszcze tylko to źle, że zarabiam niżej, ale jednak tamta praca na torach nie odpowiadała mojemu zdrowiu. Więc teraz pracuję na konserwacji sieci telefonicznej. To nie jest zła robota, majstra mam dobrego, dba i wytłumaczy. Poza tym jest to zawód, co może mi się przydać zawsze, gdzie by nie było. Ja nie mam tego, jak się sprawdza, ale nie mam tego na polskim maszynie. Czy ma pan dobrze? Jak nie ma kursu albo wojska, to po obiedzie mamy wolne. To nie jest często, raz albo dwa razy w tygodniu. Odwiedziłeś już wasze stoisko z patycianym, z odpowiedzi cielcym?
Nadjazd pan pan Petro, obuwie filtrowe, wywrotki, obuwie dziecięce i młodzieżowe w dużym wyborze. Stąd, a będzie zadowolony. Czemu? Dlaczego słabo? A ja nie wiem. To może pomóż coś? Pan chyba nie da rady. Dlaczego? Dlaczego? Pana się nie znam. A dlaczego on się nie zna? A może akurat się znam? Jest specjalista. Tak. Może się akurat znam coś, a coś nie gra. Słucham? 12 zł. My płacimy, tak? Tak. Dobrze, w porządku. Co nie gra dalej? Stawi. Dlaczego tak na stojąco, panowie? Ale my wolimy na stojąco. Tak, lepiej na siedząco, na bieżąco lepiej. Jak się pani tutaj pracuje? Najlepiej jak pójdziemy do tego. Dobrze. Dobrze. Koleżanka bardzo miła. No, koleżanka, tak? A pan wie skąd? W tej chwili w Chorzowie mieszkamy, no ale z różnych stron. A pani też tutaj? No i długa też. Koleżanka, to jest tutaj ze Śląska pochodzi? Też Śląska. A może pan to z Kieleckiego, z każdego województwa można znać. Panowie wojsku. Jak się uczy, to dlaczego nie? Zależy jak to można określić. Wojska, i szkoła, i cywilna. A panowie z lotnictwa? Coś koło tego. Na 100% może nie tak, ale coś koło tego, nie? Panowie bardzo nie. Krótko wojski. Jeszcze bez stopnia. Dlaczego? Dlaczego? Nie muszą mieć znaczenia. Generał mi tak nie zostanę chyba. Generałowie w ogóle do wojska nie idą. No, generały nie biorą w ogóle. Co robisz, panowie? A ja koniaku? Aha, adwokat. A koniak, nie? Najlepszy. Najlepszy. Jeden. Tu nie ma koniaku. Jeden, nie? Ja już. Tu nie ma. No, ja jeden. Też, wiesz, że tutaj nie ma. Nie ma koniaku? To jest bez koniaku. A to jest za droga na nasze wykształcenie to. Nie, ale w ogóle tylko koniaka nie ma przecież. Na początku, jak tu na Śląsk przybyłem, to często jechałem do Katowic albo Chorzowa. Wszystko mnie ciekawiło. Teraz już jadę rzadziej, nie chciałbym tu mieszkać na stałe.
Mam czasem takie myśli, że ludzie w mieście są za bardzo obojętni na innych ludzi. Nie wiem, czy tak jest na pewno, ale mam takie obserwacje. Zawsze raz na miesiąc jest zabawa. Chłopaki już naprzód dużo mówią, jak to z tymi dziewczynami postąpią, ale potem to jest różnie. Zawsze jest taka zabawa, nie wiadomo, czy się może kogoś zapozna. Ty czerwony? Oh,
spotykam się z tą Urszulą, Myszka robił nam nawet różne zdjęcia. Chodzimy ze sobą, ale nie za bardzo często, tylko w niedzielę, bo tak to ona w technikum, a ja w pracy. Jak przyszła pierwszy raz z koleżanką, od razu wiedziałem, że to się między nami zakończy. Tak się też wydarzyło, jak pomyślałem. To jest dla mnie ciężki tydzień. Znajduję się teraz przed egzaminem na kierowcę. Z praktyką to mi szło jeszcze, ale z teorią to zupełnie gorzej. Nie chce mi do głowy wchodzić. U nas w Gościcach to każdego nauczyciela się znało, a tutaj wszyscy obcy. Każdy jest obojętny i tylko wymaga. Tutaj mi się dużo plącze, a najgorzej jak pytania nie rozumiem. Nie czuję się spokojny przed tym egzaminem o jego wynik. Jakbym nie zdał, to w ogóle boję się pomyśleć. Jest taki suwak, a to suwak jest, ma małe koło pasowe, a w tym małe koło pasowe są te dźwignie myszy. Proszę wziąć, te ciężarki się rozszerzają, prawda? Tam jest to pokonuje pociągnięcie do siebie tej dźwigni. A na dźwignia tak. Jest połączona z cięgłami, także listwę zębatą która wyciąga do oboru. Czyli tą listwę zębatką zamknie, zamknie do paliwa. Do wszystkich cylindrów. Wyski. Mechanizm rzucowy jest zbudowany w tylnym moście, tak. Prawda? Jest on zbudowany. Obudowy. Ta obudowa jest przykręcona do koła talerza. Natomiast to obudowy znajduje się krzyżem, znaczy to stworzenie. No co? A na tych stworzeniach w krzyżaku są satelity, które są zasypione. Rubel Franciszek. Wiemy, jego zadanie jest. Jakie pytanie jest, proszę? Układ chodzenia. Układ chodzenia czego? Silników. No, proszę. Układ silników dzielimy na układ chodzenia powietrze i układ chodzenia wodą. Układ chodzenia wodą dzielimy na dwa zespoły, na układ samoczynny i układ przymusowy. Układ samoczynny. Układ samoczynny wirowy, komora z zasobnikiem powietrza. To znaczy, kiedy tłok idzie do dołu, zawór sący jest otwarty, następuje ssanie. Kiedy tłok idzie do góry, obydwa zawory są zamknięte, następuje sprężanie. Na ten egzamin to zasadniczo niby wszystko umiałem, ale jak tam usiadłem, to w głowie mi się zrobiło zupełnie pusto. Wiedziałem, że umiem, co było w pytaniu, ale akurat teraz dokładnie nie pamiętam. Najlepiej to mi szło jeszcze na przepisach. Ten znak? Zakaz wjazdu pojazdu więcej niż ponad 2 metry. Szerszy niż ponad 2 metry. Szerszy. A ten znak? Zakaz wjazdu pojazdu. Wyższych aniżeli 3,5 metra. A jaka jest dozwolona szerokość pojazdu? Szerokość pojazdu dozwolona jest do 2,5 metra, do 3 metrów. 2,5 metra. A jaka jest dozwolona wysokość pojazdu? Wysokość pojazdu jest dozwolona do 4 metrów. A szerokość 2,5. No to tak, możemy iść jeszcze. Pozyskałem ten papierek na kierowcę trzeciej kategorii. To za dużo nie jest, ale mało też nie. Zawsze ten pierwszy krok został zrobiony. Z powodu zwiększonej ilości czasu zapisałem się do chówcowej drużyny piłkarskiej jako bramkarz, a także zakupiłem adapter na płyty taki jak chciałem. Poznałem jedną dziewczynę. Ma na imię Terenia.
1880. Tak to ładniejsze. To jak Lisiek. Proszę bardzo, może z tych tomskich. A sobie tutaj powiesz. Proszę. Proszę. Gangster wyjdzie. Zajdź się, dobra? Nie, to jest... Troszeczkę przysłałem. Może coś z jaśniejszych jeszcze? Dobrze, może być. Jest numer mniejszy. Fajne. Teraz tu. Ta powinna być zupełnie dobra. To jest pana rozmiar. 1560. To tam na Elany. Z tyłu mam. Długość odpowiednia. Tylko może środkowy guziczek tej kluzetki nosi. Więc na co się panowie decydują? Na mniejszą formę czy większą? Ja bym wolał, wie pan, ten większy. Tak? Proszę bardzo. Więc to na ten format. Proszę. Wolisz tych? To jest, który wolisz tych? Ja wolę z tego, to na to. Dobrze. No proszę wobec tego do zdjęcia. Dobrze, dziękuję. To proszę usiąść, a pan po bok do ten środku. Proszę bardzo. Jadziu, proszę zrobić światło. Tutaj. Tak, i teraz pana ustawić trochę więcej bokiem, trochę więcej do mnie, lepiej, raczej do mnie, tak. Kotarę proszę przesunąć. Jeszcze trochę więcej. O tak, dobrze. Byszy, daj na lusterka, poczesać. No, już wystarczy. Weź. Popraw się, jak trzeba. Dobra, będzie. Proszę tylko prosić usiąść. Troszeczkę w prawo. O, tak jak teraz. Głowę troszeczkę nachylić. A może zmienimy. Proszę odwrócić się. Tak. I prościej. Głowę do obiektywu. Tak jak teraz. Proszę. Teraz. Dziękuję. Terenię zapoznałem przez kolegę. Nie wiem, jak to się ułoży pomiędzy nami, bo to nie wiadomo nigdy. Zasadniczo najbardziej mi się podoba, że jest wesoła. Ja wolę takie wesołe dziewczyny. Tych smutnych to się boję. Chętnie z nią rozmawiam, chociaż ona jest w technikum i ma swoje różne tematy, których ja nie znam. Spotykamy się najczęściej w niedzielę w Parku Kultury. Thank you.
Proszę Państwa, prosimy następną kandydatkę do nas na estradę. O, widzimy, już tutaj mamy koleżankę. Może koleżanka tu do mnie przyjdzie, przedstawi nam się wszystkim. Słucham. Ja? Nawrat Sabina. Nawrat Sabina. Skąd koleżanka jest? Ze Świętochłowic. Ze Świętochłowic. Lat ile? 16. 16, świetnie. Co koleżanka chce śpiewać? Piosenkę 13. Przebój z ostatniego festiwalu piosenki w Opolu. Może tylko jeszcze tutaj koleżanka sobie tonację ustali. No. O, świetnie! Dobra, dobra, świetnie pójdzie, bardzo prosimy. Do ręki, ja teraz nie wiem, co się odkręca, proszę Pani, ja się na tym nie znam, ale to jest taka śrubka, proszę Pani, już od 20 lat tutaj z tym, także nie da rady. Chodźcie. Niewidomy to nie wygra, bo nie widzi, proszę Państwa. Każdy jeden może wygrać. Teraz mistrz olimpijski, tak, 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 bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ładnie prowadzi teraz. Uwaga, panowie, uwaga. Tak, ładnie będę rzucał, ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak. Ten pan był na olimpiadzie, prawda, też w Tokio. Proszę, jeszcze raz, teraz ten pan będzie. Śmiało, panowie, śmiało. Tak, teraz proszę bardzo. W tą blachę pan niech nie strzela, proszę pana, tylko w te puszki, proszę pana, tak. Uwaga, czas. To lato, tak właściwie biorąc wszystko, to mi idzie dobrze. Egzamin pozdawałem, chodzę z tą terenią, nawet niektórzy to mi zazdroszczą. Ale tak jednak, jak czasem pomyślę, to jeszcze nie spotkałem dziewczyny, jakbym chciał. Terenia jest bardzo miła i elegancka, ale jak porozmawiamy, to ona często milczy, jak gdyby co innego myślała. To jest pewnie przez to, że nie umiem jej zainteresować. Teraz wyjeżdża na praktykę. Co będzie dalej, to się okaże. Dostaję też listy od koleżanek z mojej wioski. Tak wziąwszy z nimi, to jednak mam większe porozumienie. Czasem im odpisuję, jak tu jest, o Katowicach, o kolegach, jakich mam. Żołnierze,
wyznaczeni do złożenia przysięgi przy sztandarze. Wystąp! Kompania honorowa, prezentuj broń! Całość do przysięgi! Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stając w szeregach Wojska Polskiego, przysięgam narodowi polskiemu, przysięgam narodowi polskiemu, być uczciwym, dyscyplinowanym, W niedzielę odbyła się przysięga. Tu wszyscy wyczekiwali narodziny, ja tak samo. Jednak wydarzyła się sprawa, która była dla mnie najgorszym zawodem. Po przybyciu matki z siostrą okazało się, że poprzez pobyt w szpitalu ojciec nie może przyjechać. Akurat na najważniejsze tato nie przyjechał. Przysięgam. Służyć ze wszystkich sił ojczyźnie. Bronić niezłomnie praw ludu pracującego. Bronić niezłomnie praw ludu pracującego. Kto mówi? Wróbel. Tato, tu Franek dzwoni z Chorzowa, wróbel. Tak, ja dzwonię. Tak, my mieliśmy teraz przysięgę, przyjechaliśmy niedawno. A matka tam jest? Kto? Mama jest? Jest mama, jest, Bogusia i Krysia. A skąd ta dzwoni? Słucham? Skąd ta dzwoni? Tutaj, z Chówca. A z Chówca dzwoni? Tak, bo my po przysiędze przyjechali tutaj, wiesz? To już po przysiędze, po wszystkim jest. No jutro mama rano pojedzie. No ja się tam, tato jest? Kiedy wychodzisz? Co? Halo, mówi się? Słucham? Wy macie czas, będzie jeździć. Wystarczy idziemy z naszego kapitala. Co z naszych gromadzie? Nie wiem. Aż właśnie posłuchaj. Nie wiem. Chłopaki mówią, że najpierw liczy się pobyt do przysięgi, a potem po przysiędze już inaczej. Ogólnie przypuszczam, że poczyniłem postępy w różnych sprawach. Co będzie dalej w Chówcu, to się zobaczy.